Bogdan Ulka, dzień dobry, ze mną pan Stanisław Kolbusz, prezes Stowarzyszenia Ekosystem Dziedzictwo Natury. Dzień dobry. Porozmawiajmy o świecie, który nas otacza, żyjemy z nim, w nim, ale jednocześnie strasznie mało wiemy. Mówię o mikroorganizmach. One są wszędzie. Wyliczono, że nawet w jamie ustnej mamy około 1 miliarda mikroorganizmów. Co to jest? Co to jest? To jest najmniejsza, jedna z najmniejszych istot, która jej wielkość to 10 tej komórki, bo to jest jednokomórkowa istota. Ta wielkość komórki jest mniejsza 10 do 100 razy od średnicy włosa ludzkiego. To jest coś, co gołym okiem nie zobaczymy. Jednocześnie od końca minionego wieku, kiedy ludzkość w napięciu oczekiwała na rozpoznanie genomu ludzkiego i wszyscy byliśmy przygotowywani przez naukę, że to będzie najgenialniejsza postać, okazało się, że nie. Na przykład gen ryżu jest co najmniej 4 razy większy liczebnie niż gen człowieka. I okazało się, że z orangutanem czy z małpą coś tam wspólnego mamy, ale ku zaskoczeniu badających okazało się, że w każdym genomie ludzkim jest co najmniej 2000 genów zwykłych drożdży piekarniczych. I od tego momentu, tak jak wiemy o genomie, genom fonetycznie brzmi podobnie nazwa drugiego, kolejnego odkrycia organu ludzkiego, organu roślin, zwierząt, to jest mikrobiom. Tak jak mamy genom, tak mamy mikrobiom. I proszę sobie wyobrazić, że my mamy w sobie, na sobie 10 do 100 razy więcej mikroorganizmów niż własnych komórek. Czyli jak szybko potrafimy liczyć, to jesteśmy niszą 1 lub 10% w oceanie, w garniturze mikroorganizmów, komórek mikroorganizmów. Jak staniemy przed lustrem, goląc się z rana, to trzeba się zapytać, czy jestem nimi, czy one są mną. I dzisiaj już jest wiadomo, że po pierwsze, to był i jest nieodkryty do tej pory organ ludzki. To nie jest tak, że my jesteśmy najwyżej zorganizowaną formą, bo właściwie można powiedzieć zestawem genów wszystkich najwyższych form życia to są mikroorganizmy. To one rozstrzygają o tym, w jaki sposób ja reaguję na otoczenie, czy mnie złapie infekcja, czy nie. Jeśli pan jest dziś zdrowy, czy telewidzowie, którzy nas słuchają, czują się dobrze, to znaczy, że chroni ich garnitur właśnie ich mikrobiomu, że nie naruszyli ekosystemu ładu, harmonii, bo tam z kolei są 3 grupy. Tego nie wiemy ciągle, jak one funkcjonują, dlaczego tak to jest, że my musimy mieć w organizmie patogeny. My na przykład boimy się gronkowca, ale gronkowiec w drogach oddechowych, w nosie go mamy nie dlatego, że go lekceważymy, tylko on musi tam być. On chroni nas, on służy, to jest, można powiedzieć, warta ochronna, ale jak przesuniemy go gdzieś niewłaściwą pozycję, to on nas zabije. No właśnie, skoro żyjemy w tym świecie, właściwie to w ich świecie żyemy. Jesteśmy w oceanie mikroorganizmów. Tak, jesteśmy częścią ich świata. Czy możemy te mikroorganizmy w jakiś sposób udomowić? To znaczy, czy możemy tak ingerować w ten świat, żeby on był jeszcze z większym pożytkiem dla nas? Tak, takim sposobem na dogadanie się, na udomowienie mikroorganizmów jest proces fermentacji. Źródła podają, że około 4000 lat przed naszą erą można spotkać ślady fermentacji mleka. To właśnie tam pokazuje się, wychodzi na wierzch teza profesora Teru O'Higgi, który twierdzi, że mikroorganizmy są zorganizowane w 3 grupach. Podzieliły się na 3 grupy. 2 maleńkie grupy, które przez około 4 miliardów lat, bo 4,5 miliarda lat temu
powiedzmy, one tutaj zaczęły się zasiedlać. Są różne teorie, skąd one się tu wzięły. I one nauczyły się pobierać energię w procesie fotosyntezy lub chemosyntezy. Dziś dominuje na kuli ziemskiej proces fotosyntezy. Energia jest potrzebna do tego, żeby biegło życie. Czyli mikroorganizmy wyspecjalizowały się w formie pobierania tejże energii, wyspecjalizowały się w formie przenoszenia życia i przygotowały grunt do zaistnienia naszego wyższego życia, czyli roślin, zwierząt, ludzi. One są tak potężne i tak wszechobecne, że gdybyśmy tu w studio byli w stanie zakolorować wszystkie mikroorganizmy będące w powietrzu, na przykład na kolor granatowy, nie widzielibyśmy się, słyszelibyśmy się. Telewizowie w ogóle nie widzieliby, czy to ktoś jest, poza tym, że słyszeliby głos. Tak samo też dotyczy na przykład wody. Wody destylowanej nie pijemy. Pijemy wodę żywą. Muszą być mikroorganizmy. I udomowić można w ten sposób, że trzeba szukać sam proces fermentacji. Pomaga szukać tych, które są probiotyczne. Probio, czyli z greckiego słowa służące życiu, a nie antybiotyczne, czyli zabijające życie, biobójcze. I okazuje się, że kiedyś, w latach jeszcze 50. mówiono, że na wsi choroby wsioków i mieszczoków różnią się, ale choroby wsioków nie miały nigdy obstrukcji, wzdęć, alergii, zgag. Ale dlaczego? Ponieważ w diecie była nagminna podaż probiotyków. Bo co jedliśmy? Kiszoną kapustę, kiszone ogórki, chleb na zakwasie, serwatkę, maślankę. To są wszystko probiotyki. Bardzo często dzwonią do mnie zatroskane panie i po telefonie, po głosie w telefonie słyszę, że to jest ktoś podobnej półki wiekowej, bo ona pyta się, czy może podać nasze probiotyki, nasze, naszej grupy Probiotyk z Polska. Ja pytam się, ale wie pani, jak pani była w ciąży, czy pani piła z siadłem mleko? Oczywiście. A czy jadła pani chleb na zakwasie? Tak. A czy jadła pani barszcz czerwony na zakwasie? Tak, ażur tak. No to pani jadła probiotyki. I taka cisza w słuchawce. I po chwili mówi, nie, ja nie pamiętam, rodzice nie kupowali probiotyków. Tak zostaliśmy przekręceni. My myślimy, że probiotyk to musi być coś przygotowane. Krótko mówiąc, tabletka, krople. A definicja Światowej Organizacji Zdrowia ewoluuje, bo pierwsza definicja mówiła, że to są kultury mikroorganizmów, które zawsze poprawiają kondycję organizmu gospodarza. Bo tak jak powiedziałem, my mamy ich 10 do 100 razy więcej. Ale jest zmiana od niedawna i Światowa Organizacja Zdrowia definiuje, że to są żywe kultury. Bo oczywiście liofilizowane, czyli można powiedzieć wysuszone, wyciągnięta woda, powiedzmy w specjalnym procesie z tych komórek mikroorganizmów, powoduje, że można je też stosować, ale one już nie działają w sposób naturalny, nie działają, nie wchodzą w interakcję natychmiast. Panie prezesie, do tego fascynującego świata probiotyków, mikroorganizmów wrócimy w następnej rozmowie. Dziękuję serdecznie, pan Stanisław Kolbusz, prezes Stowarzyszenia Ekosystem Dziedzictwo Natury.